Przypominam, że Atticus jest poniekąd skromnym mito-rajem. To jest miejscem, gdzie bardzo często można znaleźć ciekawe rzeźby Igora Mitoraja. Obecnie znajduje się w nim rzeźba zatytułowana Le Mans z 1978 roku. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl i do antykwariatu, gdzie można obejrzeć dłonie, czyli Le Mans Mitraja. Rzeźba o tyle interesującą, że jak wiadomo, dłonie jest równie trudno sportretować co twarz.